you be gangsters, tell me what they're fighting for. So tell me what they're fighting for. What if you be gangsters, fighting without no one. Oh, da, 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 da. 2015, they get to get in a top. Nobody... Troszkę jaka Bing, no nie pisał. Chciałbym, żebyście poznali moich ziomów. To w tarapaty. Ja mam. Jak się nazywasz on tutaj? Jurka. Kolejny mój ziom? Jeremi. Kolejny ziom? Ragadyn. Mateusz. Macie kolejny ziom. Jest tutaj z nami? Olek. I jest jeszcze nasz kolejny ziom. Tak jest, jeden z lepszych nawijaczy, jakich tutaj widziałem. No to są tarapaty, zaraz szykujemy się tutaj na dobry sound. No ma, czekajcie na to. Jest rekord, tak i znika. Lysa! Rośniemy w siłę, no a poza tym pan Babilon nie ponosi straty, a my ludzie oddani, zrelaksowani, na pełnym luzie rozbabowani marzeniami, marzeniami. Ze mną 4/5 tarapat, męskie, 4/5. Powiedzcie, jak oceniacie swój dzisiejszy występ? Oceniamy go na bardzo dobry. Wyszedł nam chyba najlepszy, jaki mógł wyjść. Taką nas jest, taką nas będzie. Muzyka jest zawsze i wszędzie. Nie ma to jak być, nie ma to jak żyć. Nie bądźmy kłamali, bądźmy marzycielami. Taką nas jest, taką nas będzie. Powiedz, jak to się stało, że połączyliście się w wasz skład? W sumie sam nie wiem, ale jakoś to tak po prostu, że wszyscy zaczęło przychodzić parę ludzi na zajęcia, to niektórzy się później pozbywali i zostaliśmy tylko my. I Mateusz ogólnie przyszedł, jak już mieliśmy na drugi, nie wiem, tur zajęć, na drugie ten... Czyli przyszedł na gotowe, po prostu sobie przyszedł, dołączył. Mhm. Ja z Antkiem przyszedłem i nie mieliśmy, odwołali, bo byłem tylko ja z Antkiem i Antek tam dał jakieś ulotki chyba w szkole. No i Mateusz przyszedł tam na początek jeszcze inne osoby, ale one nie chciały jednak chodzić. A wy jesteście najtwardsi i wy zostaliście. I z tego wyszły tarapaty. Mnie też dużo ludzi też chciało, znaczy dużo ludzi, doma, mój tata też przede wszystkim, naciska do nas, żebyśmy przyjęli jeszcze kogoś do zespołu, ale mówiliśmy, że nie. Bo na początek było powiedziane, że tarapaty i w ogóle, znaczy, że może zajęcia DJ-skie i nikt nie przyszedł. Teraz my przyszliśmy, zobaczyli, że daliśmy koncert i że mamy swoje piosenki i każdy się obudził, bo nagle nagraliśmy piosenki i każdy chce dołączyć. Olek, Bolek. Gdzie jest Lolek w takim razie? Powiedz, jak uważasz, że będzie wyglądać twoja droga artystyczna? Będziesz bardziej szedł w stronę reggae, czy może rap? Bo pierwsze wasze, że tak powiem, spotkania z muzyką to były właśnie w stronę rap. No, w reggae bardziej. Bardziej reggae. A czemu bardziej reggae? Nie był plan, że reggae teraz mam nagrywać, a reggae tak po prostu... Najłatwiej mi się na przykład śpiewa reggae, a nie rap. Nie wiem czemu. Bardziej w duszy ci gra po prostu. No tak. No, tak. Ja wolę reggae tak bardziej trochę od rapu. Nazywam się Andy, powodzisz waszych słowa. Stoję na scenie i myślę o utrobach. Nie jestem tu dla siebie, lecz jestem tu dla was. Więc wszyscy ludzie, chodźmy tutaj, serio, zaraz.
Największa różnica między rapem a reggae? Na przykład w rapie jest bardzo dużo hi-hatów, a w reggae na przykład nie ma. Aha, czyli idziemy na łatwiznę. Że hi-hatów, że takie... Ja wiem, co to jest hi-hat, ale może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą. To Antek teraz będzie mówił, co to jest? Hi-hat to w perkusji jest taki talerz i on mniej więcej takie dźwięki wydaje, takie... takie... bardzo cieniutkie. Się inspirujecie, bo zanim wyrobicie jakby swój własny styl, na pewno duży wpływ mają na was inni artyści. Nie. Nie. Nie? Nie inspirujemy się. Sami nie. No, po prostu. Nie ma się. Znaczy, kim mamy się inspirować w sumie? Nie inspirujemy się nikim. Jesteśmy bardziej orientalni. Nie ma dosyć, nie bądźmy kamami, bądźmy marzycielami. Tak to u nas jest, tak to u nas będzie. To były tarapaty, zapraszamy na kolejne występy, zapraszamy również na dalszy ciąg warsztatów, które będą, tak? Tak, tak. Od kiedy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie w tym tygodniu tam... Na pewno o nich usłyszycie, zapraszamy, może powstaną jakieś nowe składy, może całkiem żeński. I jeszcze jedno, w następnym tygodniu nagrywamy nową piosenkę. A piosenka będzie o? Tego jeszcze nie wiemy. Domo. Jeszcze nie napisaliście. Swoje, ja już mam na przykład kategorię. Jaką? Tak o życiu, tak. Właśnie, Antek, bo ty tutaj jakby trochę wcześniej debiutowałeś, bo już na Ostróda Reggae Festival miałeś swoją własną scenę. Taką, no tak w sumie, z moim kolegą Adasiem. Teraz mieliśmy grać, ale Adaś niestety nie mógł. A myślisz, że w tym roku już będziesz w oficjalnym line-upie? Antek, jaką ksywkę byś sobie przybrał imię? 50 System, ale ogólnie na reggae już mamy grać, taką jak tarapaty. Będziecie już na Ostróda Reggae Festival grać jako tarapaty? A na której scenie? Głównej. Na głównej, na czerwonej? Ja, no słuchajcie, no to przecież to jest debiut roku. Zapraszamy.